Halo? No w końcu, myślałam, że już nie odbierzesz. Cześć, Efi. No, cześć, cześć. Zaczęłaś się szykować? Albo pisałaś może z nim? Tak, zaraz mam zamiar się szykować i wymieniłam parę wiadomości z Tomasem. Okej, to świetnie. Nie zapomnij zrobić z nim zdjęcia, jak u niego będziesz. To bardzo ważne. Tak, no wiem, ale szczerze mówiąc to trochę się boję, nawet trochę bardzo. Chyba żartujesz teraz. Czego ty się boisz, dziewczyno? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tak po prostu. Nie przesadzaj, a teraz idź szykować, bo się jeszcze spóźnisz. Jakby coś, to do mnie pij. Trzymaj się. Papa. Pytanie, co ja mam ubrać? Ojoj. Nie chcę, żeby było za elegancko, ale też nie chcę, żeby było tak zwyczajnie. Może sukienka? Nie no, te są takie za bardzo. Może tą niebieską? Przymierza. Trochę elegancka, ale no, trudno już. Ładnie w niej wyglądam, to może będzie okej. Może tą różę jeszcze? Bez naszyjnika. Jest dobrze. Powinnam już wychodzić. Wezmę tylko jeszcze książki. W końcu będzie mnie uczył z matematyki, co nie? Okej, mogę wychodzić. Hola, hola, a ty gdzie idziesz? Zapomniałaś, że się do pokoju puka, zanim się wejdzie? Ale ty milutka jesteś. To co, gdzie idziesz? Na jakąś randkę chyba. Czemu się mnie pytasz? I z tego co wiem, to zaprosiłaś kogoś do domu, to może się nim zajmij, a nie ciągle przychodzisz do mnie. Jak to ciągle? Zresztą nieważne. Nie chcesz mi powiedzieć, to nie. Cześć, Tomas. Cześć, Melanie. Twoja mama mi otworzyła. Jest bardzo miła. I przepraszam, nie słyszałam, jak dzwonisz. Luzik, nic się nie stało. Wziąłem książkę od matmy. A, to dobrze, bo ja jej nie mam. Czekaj. Tutaj są moje notatki. To co, zaczynamy? Mhm. Im szybciej, tym lepiej. Dokładnie. Dobra, to otwórz na tej stronie 64. Rozumiesz to w końcu? Tak, popatrz. Jak dodam to do tego, to mi wtedy wyjdzie wynik. No, świetnie. To jeszcze oblicz. No wiesz co? Dobra. Myślę, że 63. Nie. 64. Tak, 64. No widzisz, jaka jestem mądra? Możesz być ze mnie dumny. Jestem, ale chyba bardziej z ciebie, że umiem tłumaczyć. No wiesz co, w ogóle to zauważyłam, że masz tutaj deskę. Wow, spostrzegawcza jesteś. No widziałam ją wcześniej, ale nie chciałam ci przerywać. W sumie to nam, nauki. Wiesz, co chodzi. Mogę ci pokazać jakąś sztuczkę, jeśli chcesz. Sztuczkę? Czyli co? No dobra, może nie sztuczka, ale pokażę ci, co umiem na niej zrobić. Czekaj, miejsce ci zrobię. No. Ta-dam. Coś ci chyba nie wyszło. No jak to nie jak wyszło? Po prostu się nie znasz. Pewnie. Chciałbym być lepszy, ale nie mam nawet jak za bardzo ćwiczyć. Dlaczego? Bo mojej dziewczynie się nie podoba to, że jeżdżę na desce. I ma do mnie pretensje, jak chcę wyjść z kolegami na deskę, a nie z nią. Przykra sytuacja. A w domu też nie mam za bardzo jak poćwiczyć, bo no wiesz, mam pokój nad salonem i mama się denerwuje, że huk jest w moim pokoju. To serio słabo. Też tak uważam. Poczekaj chwilę, pójdę tylko do łazienki. Super. Jak ustawić ten telefon, żeby on go nie widział? Nagrywanie włączone. Dobra, tylko jeszcze to teraz jakoś przykryć. Dobra, nie będę przykrywać. Mam nadzieję, że nie zauważy. Muszę teraz coś wymyśleć. Nie wiem, pocałowałabym go. Ale to chyba będzie za szybko.
Chociaż nie wiem, dziewczyny mówiły, że często się na mnie gapi, to może mu się podobam. Nie no, to będzie głupie. Już jestem. Czemu tak zdychasz? Coś się stało? Co, jak byłam w łazience, to sprawdziłam telefon i nie sprawdzałam go przez ponad godzinę i moja dziewczyna po prostu już, no wiesz, zaczęła się strasznie denerwować, że jej nie odpisuje i tak dalej. Wiesz co, powiem ci tak szczerze, że to nie jest do końca zdrowa relacja. To jest dziwne, że ona nie pozwala ci się spotykać z kolegami i w ogóle denerwuje się, że jej nie odpisujesz godzinę. Wiem, wiem. Szczerze mówiąc, to myślę nad tym, czy z nią nie zerwać. Ojejku, naprawdę? Tak, już jestem zmęczony. I po prostu myślę, że to już nie jest to samo, co było na początku. Jeśli uważasz, że tak będzie najlepiej, to z nią zerwij. Nie ma sensu, żebyś się dalej męczył. Możesz też z nią porozmawiać. Rozmawiałem z nią naprawdę wiele razy. I to nigdy nic nie dawało. Też przepraszam, że ci o tym tak mówię, ale muszę się po prostu komuś w końcu zwierzyć. Nie no, spokojnie, możesz mi powiedzieć. Dziękuję. Jesteś w sumie jedyną dziewczyną, z którą tak, wiesz, rozmawiam. No oprócz mojej, ale wiesz, brakowało mi takiej rozmowy po prostu. Luz. Tak jak już powiedziałam, chyba najlepszym rozwiązaniem będzie zerwanie, bo skoro ty się męczysz, no to innej opcji nie widzę. Ale nie wiem, czy jest sens, żebyś się mnie słuchał. Nigdy nie miałam chłopaka ani nic, więc jakby, no, nigdy żadnego doświadczenia nie miałam. Ale moje koleżanki miały i zawsze jak dawałam im jakieś rady, to się słuchało i wychodziło na dobre. No co ty, nigdy nie miałaś chłopaka? No, nigdy. Dlaczego? Melanie, jak mam być szczery, to uważam, iż jesteś piękna i nie rozumiem, dlaczego. No bo nie wierzę, że nikt się tobą nie zainteresował nigdy. Dziękuję, ale no, jakoś nigdy nikt jakoś tak nie był w moim guście. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nikt a nikt? No dobra, był jeden chłopak, ale no, chyba mu się nie podobałam. No co ty? No i poza tym, a nie chcę o tym mówić. No dobra, jak chcesz. Kurczę, mój telefon dzwoni. To pewnie moja dziewczyna. To odbierz. Halo? Ale o co ci chodzi znowu? Po co ja to nagrywam? Bez sensu. Ale ja nie rozumiem, o co ci chodzi? Kto jest u ciebie w domu? Pff, co to za pytanie? Melanie jest u ciebie. Wiem to. Okej, i co w związku z tym? To, że zadzwoniła do mnie twoja kochana była. Efi i mi o wszystkim powiedziała. Okej, i co teraz? Że niby? To, że jesteś okropny. Bo pomagam koleżance z klasy z matematyki i ci o tym nie powiedziałem, bo wiedziałam, jakbyś zareagowała. Słuchaj, to ty jesteś okropna. Fakt, może źle zrobiłem z tym, że ci nie powiedziałem. Ale ile razy ty się z kimś spotkałeś za moimi plecami? Zakazujesz mi spotykać się nawet z kolegami albo rozmawiać z jakąś inną dziewczyną. To jest chore. Chore jest to, że mając dziewczynę, śliniłeś się od pierwszego dnia do Melanii. Jesteście siebie warci. Z nami koniec. Tomas, co się stało? Zerwała ze mną. Dowiedziała się, że do mnie przyszłaś. Skąd? Tego można było się spodziewać. Poprzez Efi. To jest twoja przyjaciółka, więc pewnie zadzwoniła do niej i powiedziała wszystko, nie? Oj, nie powinna mi mówić. Nie no, Luz. W sumie to i tak chciałam z nią zerwać, więc no dobrze wychodzi. Ale nie ukrywam, że minimalnie mi przykro jest. Trochę, ale jednak przykro mi.
nic się nie stało. Ja już będę iść. Przepraszam za to, nie powinienem. Nie masz za co przepraszać. I tak obiecałam mamie, że nie będę długo, a minęły 2 godziny już, jak nie więcej. Okej. To zobaczenia jutro w takim razie. Tak, do zobaczenia. Nie mów nikomu, dobra? Okej. Spoko. No, pa. To nie tak wszystko miało być. W sensie miało, ale nie tak. Jejku. Czy mi się wydaje, czy Tomasz mi się spodobał?